Tak król Sedekiasz do Jeremiasza. Boję się Judejczyków, którzy już przeszli do Chaldejczyków, by mnie nie wydano w ich ręce, oni zaś targnęliby się na mnie, na to rzekł Jeremiasz. Nie wydadzą. Zechciej usłuchać głosu Pana w tym, co mówię do ciebie, aby ci się dobrze powiodło i twoje życie zostało zachowane. Księga Jeremiasza, 38 rozdział, 19 do 20 wersetu. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Objawienie Jana, 21 rozdział, 8 werset. Królowie dwóch plemion Judy, część 48. Sedekiasz, część druga. Lata panowania 597 do 586 przed narodzeniem Chrystusa albo przed naszą erą. Rok 586, trzecie uprowadzenie do Babilonu i zburzenie świątyni. Jeremiasz został fałszywie oskarżony o to, że chce przedostać się do Chaldejczyków oraz że studził ducha oporu poprzez nakłanianie do kapitulacji. Wielokrotnie był wtrącany do więzienia przez dostojników judejskich, gdzie przebywał w nieludzkich warunkach zagrażających jego życiu. Wciąż na nowo posyłał do niego potajemnie król Sedekiasz swe zapytania, prosząc go o słowo Pana. I każdorazowo otrzymywał tę samą niezmienną odpowiedź. Było nią ostrzeżenie, że będzie to miało dla niego jedynie straszne i zgubne konsekwencje, jeżeli odrzuci posłuszeństwo wobec przekazanego mu słowa Pana. Ale chociaż od czasu do czasu nieco łagodził warunki więzienne Jeremiasza, to był zbyt bojaźliwy, aby otwarcie i stanowczo przeciwstawić się swoim urzędnikom i po prostu pójść za wskazaniem Bożym. Świat, w którym żyjemy, roi się od ludzi lękliwych i jednocześnie pełnych niewiary. Nieważne, że często przysłuchują się Słowu Bożemu, zasięgają rady u sług Bożych, ale są zbyt tchórzliwi, aby jasno przyznać się do tego, co sami uważają w głębi duszy za słuszne. I chociaż ich postawa nie ma żadnych perspektyw, to jednak wciąż chwytają się złudnej nadziei, że to, co nieuniknione, nieuchronne, da się może jeszcze trochę odwlec w czasie, że może jeszcze wszystko ułoży się inaczej i że Boże ostrzeżenie okaże się koniec końców tylko fałszywym alarmem. Są tacy, którzy bardziej boją się ludzi niż Boga. W głębi serca wiedzą jednak, że ich postawa jest zła i że to, co robią, jest nie w porządku. Boją się jednak panicznie domniemanych skutków rezygnacji ze swojej aktualnej postawy i bezwarunkowego przejścia na stronę Boga, aby poddać się jedynie Jemu i Jego prowadzeniu. Zacytowany wstępnie werset z Księgi Objawienia Jana ostrzega nas jednak wyraźnie, że szeregi tych, którzy niegdyś pójdą w nieodwołalnym pochodzie do piekła, zaczynają się od ludzi bojaźliwych i niewierzących.